A dobra, no to mówię ten rzeteges i... Mówisz rzeteges! Zostawiło tego, mówię rzeteges! Ziomeczki elo elo, ziomeczki kochane. Nie wiem, czy rozpoznajecie mnie na moim kanale. Wiecie co, bo dzisiaj tak, dzisiaj mam takiego fajnego ziomeczka, Tomka, który ma swój kanał. Sound Farm. Taki ten zielony kolor mi się bardzo taki mindfuck, taki zielony. No w każdym razie wiecie, bo on też prowadzi lekcje, prowadzi kanał i po prostu wspólnie żeśmy się spiknęli, że będziemy jakieś wspólne lekcje robić, coś tam się ożywi. Relacja na polskim rynku gitarowym. Ale crossover! Crossover! Straszliwy! Masakra, ale nie, po prostu generalnie no, myślałem, żeby zrobić coś takiego, po prostu coś nowego, może, no właśnie, no widzicie, my jest pierwszy gościu, bo nigdy jeszcze nie było filmiku z gościem. Nie miałeś żadnego nigdy? Jedynie jak ja się przybierałem. No to ja też, tak? Czy z tym pierwszym gościem? O kurde, znaczy nie, miałem jakieś filmiki, tam jakieś zespołowe, tam gdzieś coś gadaliśmy, ale tak, żeby jakiś gość przyszedł, to nie przypominam sobie w tym momencie. O, widzisz, z tym pierwszym gościem. O kurde, blade. No a tyle musiałem czekać na jakiegoś porządnego gościa. Ach, cholernie. No. Ja nie mam, czuję się zaszczycony, że jestem na Rock Dayu. Bardzo no, także wiecie co, tak, bo dzisiaj zrobimy... I w ogóle subskrybuję twój kanał już bardzo, bardzo dawno. Jeszcze mojego kanału nie było, jednego i drugiego też nie było. Tak? No Jezus, no chłopie. Znaczy subskrybować musiałem mieć kanał, żeby wiesz, subskrybować, ale wiesz, ale że coś wrzucałem w sensie. Ale byłeś wtedy za mały. Dokładnie, pod stołem na baczność przechodziłem. Dobrze. No, a nie, ja mam kanał od którego? Chyba 10 roku. Coś tam się... Miałeś 10 lat? Nie, miałeś kanał? 2010. Myślę, że jak miałeś 10 lat, Wojtek też mały. Jak miałem 10 lat, to w ogóle internetów nie było. Ale kanał miał. Internetu, YouTube'a nie ma, ale kanał miał. No dobra, no i... No ale wiecie co, tak, bo tak śmichy, chichy, ale generalnie weźcie sobie gitary w ręce i sobie obadajcie, bo z Tomkiem żeśmy wymyślili, że dzisiaj też tak pokazać chociażby... powiedzieć coś na temat skali arabskiej. No. Fajny pomysł, fajnie to brzmi, tak hiszpańsko, arab... No zależy jak, od jakiego powiedzmy dźwięku tam będziemy to prowadzić. No, ale zrobimy sobie w E. Najbardziej lubię w E, bo to wiesz, metal wiesz, bardzo wiesz... No, ale to muś wam pokaże po prostu jak to... Jakie macie dźwięki do zrobienia. No. Bo zarobiście, jeszcze ci przerwałem, zarobiście brzmi na gitarze właśnie akustycznej. To jest tak, brzmi tak strasznie hiszpańsko właśnie. No, tak, no w ogóle, to tak ja się tak... Żrom tak, to hiszpańskie flamenko tak super do siebie pasują. Więc mamy, drogie dzieciaczki, dźwięki. Zrobimy sobie tylko na razie na najgrubszej strunie. Resztę dźwięków sobie poradzicie, przenieście sobie na inną strunę. Tylko wam, żeby wam po prostu pokazać, jak to wygląda. I mamy tak, dźwięki jakie mamy. Od E jedziemy. Mamy E. Pomagasz mi. Mamy E. E, od gdzie będzie. Tak, później mamy F. Czekajcie, gdzie jest F? F w pierwszym progu. Później na czwartym mamy gis. A. Na piątym, później jesteśmy na siódmym H, C, okrąg dalej, dis, jedenasty i później jest oktawa, czyli mamy dwunasty, czyli jest. Bardzo tak brzmi to charakterystycznie. Zrób taki podkładzik właśnie, przedtem tak próbowaliśmy. Mamy akordzik E duże i później po prostu dwa razy takie bicie standardowe, dwa razy na dół, dwa razy do góry i na zmianę. Co to się dzieje? Co to się dzieje? Masakra. Dzwoni nam jakieś telefony. Telefony w mojej głowie. No i mamy taki motyw, że akordzik, zrobimy sobie podkładzik, bo to zrobimy sobie na dwie gitarki. Akordzik E duże i to po prostu na takim standardowym dwa razy na dół, dwa razy do góry i na zmianę. I później przesuwamy tylko po prostu o próg ten akordzik. Czyli gramy sobie dwa razy masz C. Jak będziecie sobie na przykład ćwiczyć tą skalę, czyli na najgłębszej strunie będzie nam to brzmiało. Taka skala.
więc chyba się tam ludzikom u ciebie przyda, nie? I to jest później motyw, że te dźwięki tutaj macie ten E, F, Gis i tak dalej. Przenoście sobie po prostu na resztę strun i sami sobie możecie to zrobić w bardzo prosty sposób. Nawet weźcie na karteczce, rozpiszcie sobie na każdej strunie, gdzie te dźwięki programi, jak wyglądają, no i możecie ciupać po prostu, no i to wykorzystywać właśnie w swoim graniu. Bardzo no, fajna okay. sprawa. Tak, bardzo fajnie i to właściwie do, tu widzieliście improwizacja. Do no to teraz zrobimy odwrotnie. No. Dzieciaczki, zobaczymy teraz, jak Wojtek sobie poradzi. Umie na razie te dźwięki, więc zobaczymy, jak jemu to pójdzie. Co to mu wyjdzie, poimprowizujemy sobie teraz z nim, zobaczymy. Pięknie mu to idzie. Fajne o tego jest w ogóle, wiesz, jak sobie tu na przykład grasz i masz na przykład, nie wiem, na tym, na tappingu, jak masz. No, no to fajne. No taki skali na przykład, wiesz, bardzo ładnie, to wiesz, brzmi sobie, nie? Że fajna sprawa, nie? Po obszarze na przykład, bo ja na przykład strasznie lubię takie brzmienia, w ogóle lubię, wiesz, brzmienie takie. Sama gitara tu fajnie gada. Takim czymś jest jeszcze fajna sprawa, podciągnięcia, mikrotony, w muzyce arabskiej jest bardzo dużo takich. Metal załóżmy, wiesz, w tej skali, nie? To też brzmi, wiesz, jak masz załóżmy jakiś... Dawaj mi twoją gitarę. Czekaj. Jeszcze oktawami jak jedziesz. Bardzo taki, wiesz. Badajcie sobie oktawy. Się już czegoś też fajnego nauczą, nie? Coś będą ogarniać, oni ogarniają tutaj różne tak? rzeczy. Uczą się bardziej niż u mnie, bo u mnie to tak, tak sobie, jak im się chce. Trudno, trudno powiedzieć, no myślę, że się uczą, no pewnie, że się uczą, no. Tak? U mnie tutaj dużo metali różnych takich, nie? No, takie metale wariaty. I to fajnie zagadnie, bo ty na tych kanałach masz ten, jak się nazywa, streamy, nie streamy. No robię to, chociaż, no, właśnie, chociaż wiem, ostatnio się trochę zapomniałem, bo w poniedziałki mieliśmy robić... Ścigajcie go. Właśnie jak... To już na pewno wiecie, że Jula moja, to już widzieliście, ci, którzy widzą, oglądają te streamy, że Jula moja ma lekcję gry na perkusji właśnie Tomka i w tym momencie... W tym momencie jak są streamy, to ona właśnie umie gra. I pilnujcie go, żeby wam kręcił te streamy, dobrze gada, bo to później sobie też patrzę i mam też to sobie, wiesz, wieczorem sobie siadam, herbatka, Wojtka pooglądać, jest dobra sprawa, więc... Tak. Uczcie się. Ja robię streama, a Tomek do mnie pisze SMS-a, że fajny stream czy coś takiego. Było, a to z kanału, no. Więc no to co? No to nic. To dzięki, żeście wpadli, dzięki, żeś Tomeczku też wpadł do mnie na kanalus. Mam nadzieję, że się pojawi jeszcze, jak będzie potrzeba. No właśnie, no na pewno, myślę, że się na pewno pojawisz, no i ziomeczki wpadajcie na ten kanał Soundfar. Na pewno tam jakieś linki tam wrzucę na dół, bo to bez linków to teraz już właściwie nie da się funkcjonować. Także trzymajcie się ramy, to się nie potęgujemy. No. Więc no. No to papatki ziomeczki, papatejczki. Pa, cześć.